Wysyp Iberyjski w miejsce. Wszystkie składniki w opisie. Zaczynamy. Chorizo. W cienkie paseczki. Ja mam zwykłe wyużycie pikantnego, jak chcecie. Teraz por. W pół talarki pod skosem, takie trochę grubsze. Do tego marchewka. W słupki. Ciach, ciach, ciach. I wchodzi. Papryka w trzech kolorach. W paski. Czerwona, żółta i zielona. Jak już widzicie, pokrojona troszkę wcześniej. Ziemniaki mini u mnie, jak zwykle. Tym razem były bardzo młode, więc są oskrobane I w talarki. Chorizo. Na rozgrzany garnek. Hop. Odrobina masła. Niech się podsmaży. Niech odda od siebie tą paprykę, w którą jest nasączone. Pięknie puściło to teraz nasz por i nasza marchewka. Do chorizo. Łup! I niech się lekko razem zaprzyjaźnią. No i teraz jak się trochę zaprzyjaźnimy, to reszta masła tak trzeba je troszkę wcisnąć od spód. Niech ono się już tam od temperaturki rozgrzewa. Teraz połowa przypraw, które macie w opisie. Mieszamy wszystko razem. I czekamy, aż się zaprzyjaźni. Teraz liść laurowy i ziele angielskie jeszcze. Do tego, żeby było trochę więcej smaku, teraz trzy kolory papryki. Jak Widzicie, pokrojona w paski. Takie trochę większe. I taki lekki, inny trochę akcent, kapusta pakczoi, Też pokrojona w paseczki. I to się wszystko razem zaprzyjaźnia. Por się redukuje, puszcza swoje soczki. Pięknie, to już pięknie pachnie. Słuchajcie, uwierzcie mi, naprawdę cudownie pachnie chorizo i por. Teraz ziemniaczki. Razem z tą wodą, w której leżały i czekały, Niech to się też podusi zresztą już przypraw wymieszam i zostawiam niech się podusi później dolewam do tego 3 litry wody i już czekam aż się ziemniaczki ugotują marchewka też już zmięknie piękny aromat i teraz pomidory z puszki tak wiem znowu z puszki ale ja uwielbiam pomidory z puszki to się wszystko razem przygotowało. zagotowało teraz słodka śmietanka żeby uzyskało taki fajny pomarańczowy kolor i jest gotowe do podania. Zapraszam Iberia w misce.